Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii bardzo nas zaskakuje. Szczególnie chodzi o jego odpowiedź na pytanie: czy ty jesteś prorokiem? I zobaczcie, co odpowiada Jan. Nie jestem. Jan Chrzciciel był człowiekiem wielkich wewnętrznych dylematów. Sam do końca nie rozpoznawał swojej misji. Subiektywnie oceniając siebie, nie odczuwał tego namaszczenia i tej wielkości, doniosłości swojej roli. Był zagubiony. Będąc krewnym Jezusa, sam do końca nie wiedział, czy on jest Mesjaszem. Przecież dopytywał przez uczniów: kim ty właściwie jesteś? Przez większość swojego życia Jan Chrzciciel żył w pewnej nieświadomości. Nie potrafił obiektywnie ocenić, kim on jest i czego Bóg od niego chce. Może i ty jesteś też w takiej sytuacji. Zatrzymaj się. Zastanów się, jaka jest twoja tożsamość. Kim ty jesteś? Z tym pytaniem zgłoś się do tego, który ma odpowiedź. Do Boga samego. Zapytaj Pana Boga: kim ja jestem? Czego ode mnie oczekujesz? Co mam w życiu robić? I daj Bogu chwilę ciszy. On ci odpowie. Bóg nadaje tożsamość. Dzień dobry, kochani. Witajcie. Kolejne wyzwanie przed nami. Dzisiaj ostatnia niedziela przed Bożym Narodzeniem. Pan już jest blisko. Rodzi się, a my mamy prostować dla Niego drogi. Dlatego dzisiaj ćwiczenie na prostowniki grzbietu. Stajemy sobie, nóżki proste. Hop. Możemy to robić na razie bez obciążenia. Klateczka wypchnięta, prosta postawa, ułożenie ciała i uginamy się w bioderkach. Hop. Ćwiczenie, które ma doskonałą nazwę: dzień dobry. Hop. Idealne na rozpoczęcie dnia. Prostujemy aż do pozycji poziomej względem podłogi. Uginamy bioderka. Hop. Takich powtórzeń 15, 4 seryjki. Gdy ktoś ma niedosyt, może sobie dołożyć obciążenie, tak, sztangę na bareczki i również hop, kontrolujemy pełen zakres ruchu. Do dzieła!